Dzień dobry. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska, lider partii Polska Razem, Jarosław Gowin jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie. Deregulacja. Kolejna transza deregulacji wchodzi w życie. Pytają eksperci, gdzie są te miejsca pracy, które pan obiecywał już po pierwszej transzy? Ja przede wszystkim bardzo dziękuję, że pan pyta o deregulację. Pan jest pierwszym dziennikarzem, który mnie o to w ostatnim czasie zagadnął, a powód jest rzeczywiście ważny. Wydaje mi się to wielce odkrywcze, to pytanie. No, ale na ogół zdarza mi się odpowiadać na pytania, moim zdaniem, kompletnie nieistotne. Wczoraj uczestniczyłem w debacie o tym, czy należy zlikwidować Konkordat. Na przykład uważam, że to jest świetny przykład tematu zastępczego. Natomiast pytanie o miejsca pracy to jest jedno z najważniejszych pytań. I oczywiście są te miejsca pracy. Miało być 50, 100 tysięcy, tak pan mówił? Tyle jest w związku z tymi zawodami? Mówiłem, że w ciągu kilku lat mamy rok i to w dodatku rok ciągłej stagnacji gospodarczej, bo przecież polska gospodarka budzi się z tego marazmu bardzo powoli. Natomiast, że te nowe miejsca pracy są, to o tym wiem z licznych maili, czy nawet listów z podziękowaniami od nowych notariuszy, pośredników nieruchomości itd., itd. To są wszystko młodzi ludzie, którzy nie mogliby wykonywać wymarzonego zawodu, gdyby nie ustawa deregulacyjna. Może ci ludzie powinni pisać do ekspertów z maile, mówiąc, że mają te miejsca pracy, bo eksperci mówią, że nowe miejsca pracy pojawiają się w polskiej gospodarce, ale właśnie nie w tych zawodach, które zostały uwolnione. Niektórzy eksperci tak mówią, inni mówią co innego. Proszę sięgnąć po analizę ekspertów zagranicznych. Według Banku Światowego deregulacja to jest jedyna udana reforma w tej kadencji. Panie prezesie, jak wygląda szukanie wspólnych uzgodnień programowych Prawa i Sprawiedliwości, Polski Razem i Solidarnej Polski? Jesteśmy w niemal przededniu powołania zespołu programowego. W jego skład będą wchodzili eksperci wszystkich trzech partii. Oczywiście nieprzypadkowo pan zadaje mnie akurat o to pytanie, bo jest duża różnica w programie gospodarczym Polski Razem. My stawiamy na wolność gospodarczą, na ograniczanie podatków, ograniczanie biurokracji, a programami PiS-u i Solidarnej Polski, właściwie te programy tych dwóch partii, wydają mi się nieomal, przynajmniej w tych istotnych sprawach, nieomal tożsame. Czyli te trzy ostatnie tygodnie od podpisania porozumienia, trzy czy cztery już, to był czas, kiedy nie było rozmów programowych między PiS-em, Solidarną Polską, a Polską Razem? Były rozmowy, natomiast nie funkcjonuje ten powołany zespół. Nie funkcjonuje z prostych powodów. Są wakacje. No. Nasza czołowa ekspertka, pani profesor Iglicka-Okulska, jest jeszcze w tej chwili na urlopie. Urlopach są przedstawiciele innych partii, co nie oznacza, że rozmowy programowe się nie toczą. One się toczą przede wszystkim na szczeblu liderów tych trzech ugrupowań. Bardzo się musi pan zmuszać i przekonywać do szukania wspólnoty programowej z Prawem i Sprawiedliwością? Jeżeli chodzi najpierw o Solidarną Polskę, to chcę przypomnieć, że razem ze Zbigniewem Ziobro wystosowaliśmy taki list do członków tego kongresu zjednoczeniowego, zakończonego fiaskiem. I w tym liście przedstawiliśmy nasze postulaty programowe dotyczące przede wszystkim gospodarki. I to były postulaty zdecydowanie wolnorynkowe, co wskazuje na ewolucję podejścia Solidarnej Polski. Tylko, że przekonywać bardziej się musi pan chyba do programu PiS-u, bo przypomnę, proszę pozwolić, pół roku temu o programie gospodarczym PiS powiedział pan tak. To socjalizm w najczystszej postaci. Taki sam, pełen fałszywych socjalistycznych recept program realizuje rząd Donalda Tuska. Kaczyński i Tusk obiecują zieloną wyspę szczęśliwości, a naprawdę fundują czerwoną wyspę socjalizmu. Wtedy źle pan czytał ten program? Czy nie. Teraz dostrzegł pan w tym programie coś zupełnie nowego, innego i bardziej pozytywnego? Nie, nadal oceniam ten program krytycznie, natomiast koalicja i współpraca polega na tym, że szukamy kompromisu. Pytanie, czy to będzie dobry kompromis, czy zły kompromis. Ja wierzę, że jest szansa na dobry kompromis. Na czym to ma polegać? No, wiem na przykład, że politycy Prawa i Sprawiedliwości jako swoje bezwzględne zobowiązanie wobec wyborców traktują ponowne obniżenie wieku emerytalnego. Ja uważam, że to jest rozwiązanie złe, przede wszystkim z punktu widzenia przyszłych emerytów. Ale rozumiem, że w tej sprawie Polska Razem będzie musiała ustąpić. Skapitulować? Nie skapitulować. Co to znaczy ustąpić? Bo w programie Polski Razem mamy punkt szósty Konstytucji Wolności Gospodarczej Droga do Bogactwa, mówiący o tym, że należy wprowadzić emeryturę
obywatelską. To znaczy, że to jest zupełnie inny pomysł, zupełnie inne rozwiązanie. No, to są dwie zupełnie różne rzeczy, bo jest rzeczą oczywistą, że system emerytalny w obecnej postaci bankrutuje. Samo obniżenie wieku emerytalnego raczej pogłębi kłopoty ZUS-u. Natomiast jest też rzeczą jasną, że potrzebne są nowe rozwiązania systemowe. My proponujemy wprowadzenie emerytury obywatelskiej. My zobaczymy, jak do tego pomysłu odniosą się eksperci Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory jeszcze się nie odnosili. To jest jeden z głównych postulatów programowych Polski Razem. Jeszcze się nie odnosili, natomiast wrócę do tej myśli o kompromisie. My wiemy, że w sprawie wieku emerytalnego PiS nie ustąpi, ale w zamian liderzy PiS-u deklarują gotowość przyjęcia takich rozwiązań, które proponuje Polska Razem, jeżeli chodzi o ułatwienia dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla małych i średnich firm. I nasi eksperci... Ale nie uciekajmy od emerytur, panie prezesie, no bo w tym programie jest coś więcej niż tylko emerytura obywatelska. Na przykład taki postulat. Proponujemy likwidację wszystkich przywilejów i utworzenie jednolitego systemu emerytalnego dla wszystkich Polaków. Czy Prawo i Sprawiedliwość może zgodzić się na odebranie na przykład uprawnień emerytalnych górników? Jak Polska Razem będzie samodzielnie rządzić, to zlikwidujemy wszystkie ulgi. A jeśli będzie rządzić z PiS-em, to będzie zapominała o tym, co obiecywała w programie? Jeżeli będziemy rządzić z PiS-em, to będziemy szukali kompromisu między jednym a drugim programem ze świadomością, że zdecydowanie więcej wyborców popiera program PiS-u niż nasz program. Czyli należy zapomnieć na przykład o tym postulacie połączenie ZUS-u, KRUS-u i administracji skarbowej w jedną instytucję, żeby ten system był wydolniejszy, tańszy i żeby nie pochłaniał tak dużych kosztów jak do tej pory? Po pierwsze, o żadnym z tych postulatów, które pan wymienił, nie należy zapominać. Natomiast realizacja części z nich musi być niestety odłożona w czasie. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie ZUS-u, KRUS-u i urzędów skarbowych, to jest element, nad którym eksperci i PiS-u, i my, Polski Razem, i także Solidarnej Polski będą pracować. Tyle, że w programie PiS-u jest napisane: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pełni ważną funkcję socjalnej ochrony rolników, daje starszym rolnikom poczucie bezpieczeństwa i chroni ich przed ubóstwem. Trudno się spodziewać, że KRUS za rządów PiS-u zniknie, jeśli czytam takie sformułowanie. Proszę zwrócić uwagę, że my nie proponujemy objęcia w tym momencie rolników tym powszechnym systemem emerytalnym, dlatego że to oznaczałoby, że większość gospodarstw rolnych bankrutuje. A ci to co oznaczałoby łączenie ZUS-u z KRUS-em? Oznaczałoby połączenie instytucjonalne. W polskiej biurokracji pracuje zdecydowanie za dużo ludzi. Jednym z ważnych powodów, dla których ja odszedłem z Platformy, było to, że zatrudnienie w administracji państwowej zdecydowanie wzrosło, zamiast zmaleć. Polecam wszystkim lekturę bardzo ciekawego wywiadu z profesorem Jerzym Hausnerem w sobotniej Gazecie Wyborczej. To, co mówi profesor Hausner, skądinąd kojarzony raczej ze środowiskami lewicowymi, wicepremier w rządzie SLD, ale moim zdaniem to jest bardzo bliskie programowi Polski Razem i wcześniej czy później trzeba będzie te przywileje emerytalne zlikwidować, bo inaczej ten nasz system emerytalny okaże się całkowicie niewydolny. Potrzebne jest referendum, które odpowie na pytanie, jakiego systemu emerytalnego chcą Polacy, kapitałowego czy solidarnościowego? Nie wykluczam, że do takiego referendum dojdzie, ale też uważam, że w tych najważniejszych sprawach parlamentarzyści powinni sami dźwigać na sobie odpowiedzialność za decyzje. Takie referendum proponuje Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie. Więc powtarzam raz jeszcze, nie wykluczam tego, ale żadne referendum nie zapewni pieniędzy w ZUS-ie. Pieniądze w ZUS-ie może zapewnić tylko sprawnie funkcjonująca gospodarka. I jeżeli pan pyta mnie o różnicę między programem gospodarczym PiS-u a programem Polski Razem, to jedna z tych różnic dotyczy systemu podatkowego. Moim zdaniem, żeby gospodarka ruszyła z miejsca, trzeba obniżyć podatki. Różnica dotyczy także tego, jak ma być wybierany prokurator
prokurator generalny i jakie ma być jego umocowanie. Solidarna Polska i Polska Razem tu się zgadzają i proponują powszechne wybory prokuratora generalnego, no ale to idzie w zupełnie inną stronę niż propozycja Prawa i Sprawiedliwości, bo w programie PiSu jest napisane, że powrót do modelu, w którym minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem generalnym, będzie zgodny z tradycją prawną RP. To znaczy, że nie ma mowy o, czy nie ma możliwości wyborów powszechnych prokuratora generalnego, no bo to będzie minister. Zgadzam się z PiSem w jednej sprawie, że obecne rozwiązania kompletnie się nie sprawdzają. I zresztą taki jest pogląd również polityków koalicji rządowej i Platformy i PSL-u. Ja mogę tylko ubolewać, że gotowa, przygotowana przeze mnie nowa ustawa o prokuraturze od przeszło roku zalega gdzieś prawdopodobnie w kancelarii premiera, mimo tego, żeby jej treść była uzgodniona i z premierem, i wstępnie z prezydentem. Natomiast w którą stronę powinny iść zmiany, to będzie przedmiot debat wewnątrz tego obozu Wielkiej Prawicy. PiS proponuje powrót do dawnych rozwiązań. My proponujemy, my i Solidarna Polska proponujemy pójście krok dalej, czyli sięgnięcie po rozwiązania zastosowane na przykład w Stanach Zjednoczonych. One tam się świetnie sprawdzają. Prokurator generalny jest bardzo silną postacią, jest całkowicie niezależny od polityków, bo jest wybierany w wyborach powszechnych. Tyle, że tu mamy inną kulturę polityczną i pytanie, czy wybory powszechne prokuratora generalnego w ogóle nam się mogą udać, skoro średnio nam się często udają wybory parlamentarzystów czy eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego. Dlatego proponujemy, aby wybór prokuratora generalnego połączony był z wyborami prezydenckimi. Dzięki temu prokurator generalny byłby kimś, no, w cudzysłowie, takim w cudzysłowie wiceprezydentem odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa publicznego. W porozumieniu tej jednoczącej się prawicy zostało zawarte stwierdzenie, że strony zobowiązują się do popierania wspólnego kandydata na prezydenta w 2015 roku. A w jaki sposób ten wspólny kandydat na prezydenta będzie wyłoniony, wskazany? Tu nie mam wątpliwości. Wskazanie powinno należeć do największej partii tego obozu prawicowego, czyli do PiSu. I Zbigniew Ziobro, prawybory, o których mówił kiedyś Zbigniew Ziobro, to już nie jest scenariusz, który jest rozważany. To nie jest scenariusz rozważany. Zbigniew Ziobro i ja jesteśmy gotowi zrezygnować z kandydowania i poprzeć osobę wskazaną przez PiS. Jeśli to będzie profesor Piotr Gliński, jak już we wrześniu zeszłego roku mówił Jarosław Kaczyński, to nie Polska Razem... Się. Nie wydaje mi się, żeby to był pan profesor Gliński, ale jeżeli takie będzie wskazanie PiSu, to uważam profesora Glińskiego za osobę, która świetnie jest przygotowana do roli prezydenta. A wydaje się panu, że kto to może być, czy gdzie szukać takiego kandydata? Myślę, że to będzie nie polityk, tylko jakiś autorytet intelektualny, społeczny z zaplecza Prawa i Sprawiedliwości. Profesor Andrzej Nowak? Uważałbym jego kandydaturę za bardzo ciekawą. To jest osoba, która do tej pory w ogóle nie uczestniczyła w życiu publicznym, a jest jednym z najlepszych w Polsce znawców tematyki rosyjskiej, co przy obecnym napięciu geopolitycznym jest ogromnym atutem. Albo Zeta Gilowska. O jej kandydaturze nie słyszałem w rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim, ale jest osobą o ogromnym doświadczeniu i dorobku politycznym. To ona, i mówię to z goryczą, to ona realizowała politykę wolnorynkową, a nie Platforma Obywatelska, mimo tego, że to Platforma ma wolnorynkowy program. Jarosław Gowin, Polska Razem. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia.